Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ale Łatwe Asy. Dzisiaj, moi drodzy, naprawdę fenomenalny czołg, fenomenalna bitwa. Myślę, że taką bitwę w takim pojeździe każdy by chciał zrobić. Otóż mowa oczywiście o jedynym, niezastąpionym, niepowtarzalnym i absolutnie fantastycznym Churchillu Gun Carrier, zwanym również Giecekiem, w odróżnieniu od Gieceka, który jest artylerią. Fantastyczny czołg, fantastyczny pojazd, świetna mobilność, świetny pancerz, bardzo dobre działo, bardzo szybkostrzelne, bardzo cenne, bardzo wysoki damage. Ogólnie ten czołg praktycznie to jest, można powiedzieć, taki obiekt 260, nawet lepszy, i rzucony na 8 tier. Naprawdę, pod każdym względem jest ten czołg świetny. Zobaczcie na tę kosmiczną penetrację na APEK-u, 220 na tierze szóstym, na APK-ach, na APCR-ach mam już 252 i absurdalne 280 HP, także widzimy na przykład takiego chociażby jak pancerka S100 przy zwykłych rolkach możemy porobić na dwie pesteczki, także każdy praktycznie szósty tier może się nas bać. Strzały w ruchu tutaj nie wszedł, bo myślę, że włączyła się LTG, ochrona bota, ten pocisk powinien był spokojnie wejść, ale niestety no po prostu czasami WN8 przeciwników nam przeszkadza w tym właśnie, że po prostu ich nie trafiamy, to gra decyduje o tym, gdzie pocisk spadnie, a nie my. Teraz zobaczcie, świetny kamuflaż, nikt nas nie wykrywa, stoimy sobie praktycznie na otwartej przestrzeni, nie możemy być zauważeni przez nikogo. Podjeżdżamy sobie, żeby teraz coś nas zaświeciło, podjeżdżamy sobie do LTG, ten się niczego nie spodziewa, nasza mobilność jest tak wysoka, że gościu kompletnie się dziwi, jak my wyjeżdżamy. Ten strzał za 278, to, że to weszło, to widać, to były cheaty, to był jakiś aimbot grany, zobaczcie, jak po prostu przebił, no to tutaj praktycznie nie przebić się nie da. Teraz zobaczcie, jak Cromwell stoi, nie spodziewa się w ogóle, jaka śmiertelna pułapka czeka na niego. Zobaczcie, skupianie działa praktycznie w pół sekundy, Cromwell dostaje pestkę i już nie wie, co się dzieje, zupełnie stracił orientację, coś go trafiło, a ten nie widzi, po prostu no ninja czołg, no lepsze jeszcze 25 w krzaczorach na malinowce z siatką. Teraz zobaczcie, jeszcze wyjeżdża piękny detrak, celność tego działa po prostu naprawdę zawstydza niemieckie medy. Podjeżdżamy sobie 2-1, już ten wynik jest dobry. Teraz zobaczcie ten snapshot, znowu WN8 odpycha pestkę od tego LTTB, ten strzał powinien był wejść naprawdę, ale niestety no szkoda, że to gra sprawia, że nie możemy zrobić dobrego wyniku. Zobaczcie, jak się kręci, jak on jeździ, jak on szybko przemyka niezauważony pomiędzy tymi filarami na mapie Pilsno. Ten IS, no trafiłby tego ISA spokojnie, by go trafił, by go tam na pewno poskładał w, myślę, w jakieś 5, 6, maksymalnie 4 sekundy, ale ten IS niestety schował się prewencyjnie za wrakami czy samochodów. Pewnie są to Skody Octavie z rozprzedaży. Ten IS podjeżdża, teraz wybór między jednym a drugim czołgiem, T-34, zobaczcie, raz fantastyczny strzał, kolejny aimbociarz przebija nas, przy okazji uszkadza działo. To naprawdę tutaj są grube czy Tygranta, zobaczcie, jaki snajper po prostu tutaj, myślę, prawdziwi Marines z Sealsów by się mogli uczyć od tego strzału, bo ten strzał by wszedł, gdyby nie to, że po prostu T-34-85 literalnie stchórzył. Bo widać było po prostu, że on wiedział, że dostanie pestkę przez te gdzieś drobne metalowe elementy. Teraz zobacz, ten IS sobie stoi, nic sobie za sobie robi, po prostu nas nie widzi, zaświecił nas typ. Oczywiście IS nas nie widział, mała odległość, jakieś 30-40 metrów, IS nas kompletnie nie widział, zaskoczony, bardzo ładny strzał w bok, 58 damage'u, naprawdę bardzo ładna bitwa, już 1227 punktów uszkodzeń, fioletowy WN w takim momencie. Ja myślę, że to jest już około 8-9 tysięcy WN-ki po jednym fragu, także teraz nic, tylko po prostu klikać ten damage, jechać do przodu, przeciwnicy się po prostu, zobaczcie, jak przeciwnicy prewencyjnie wszyscy spieprzyli do hangarów, bo wiedzieli, że Churchill Gun Carrier jedzie przez środek mapy. Nawet Oho, zobaczcie, się pochowało, 8 tier. Co się dzieje, po prostu gość już pełna zbroja wyjeżdża, strzelił po prostu za wcześnie, bo już wolał Wisa niż w nas, bo przecież wiedział, że tak nas nie przebije. Teraz zobaczcie na tę sytuację, wyjeżdżamy sobie do Oho, APK-i, dolna płyta, Oho totalnie po prostu bez szans, nie może nic nam zrobić, próbuje nas taranować, odsuwa się od nas, my go znowu wchodzimy w dolną płytkę, elegancki strzał, zobaczcie, kolejne przebicie, Oho absolutnie porobiony, jedyne co pozostaje to gdzieś tam szukać takiego strzału rozpaczy, przebija go jeszcze, no i no co mogę powiedzieć, no po prostu niesportowe zachowanie. Oho, ten pojedynek by przegrał, gdyby nie to, że miał trolla, którego po prostu spod piły, raczej spod toporu kata, bo raczej nie było katów, którzy używali pił, raczej toporu, bo to troszkę niehumanitarne było, dekapitacja przez piłę, ale może jacyś byli. No w każdym razie naprawdę
Świetna, świetna bitwa obrazująca, co potrafi ta naprawdę bardzo przy okazji niedoceniana maszyna, moi drodzy, bo przecież mimo swojej unikatowości, mimo swojej ogromnej siły i takiego wręcz potężnego fear factora, to ten Churchill Gunkard po prostu jest dostępny tylko dla nielicznych, tylko dla najlepszych graczy, którzy kręcą takie świetne bitwy. 1751 punktów uszkodzeń. Oho, totalnie porobiony. Jeden frag. Przechodzimy do podsumowania, moi drodzy. Ja myślę, że ta bitwa powinna wszystkich przekonać do niesamowitej unikatowości i świetności, można powiedzieć. Tak, chcę takiego słowa uniknąć, ale samo ciśnie się na usta opowatości. Ten krok naprawdę jest bardzo, bardzo silny. Widzimy świetna bitewka, as pancerny, w pełni zasłużony. 1751 uszkodzeń klasyfikuje nas, zobaczcie, na pierwszym miejscu na liście pod każdym względem, także naprawdę, no, umiejętności, skill, a przepraszam, bo nie powiedziałem o bohaterze, czyli Traugut, umiejętności Traugutta na tym czołgu sprawiły, że no, przeciwnicy naprawdę byli zaskoczeni, ten Is nas nie widział, ten Cromwell tam dostał po traku, ten LTG tam kompletnie się nie spodziewał, no i przede wszystkim to, że jak tylko przeciwnicy gdzieś wyczuli, ci, którzy byli słabi i nie wyczuli, że Churchill jedzie środkiem, to pojechali albo w lewo, albo na środek, ci, którzy byli mądrzy, uciekli co szybciej do hangarów, tam jedynie mogli próbować, chociaż nie mieli szans absolutnie żadnych nawiązać walki z Churchillem Gunkard, mogli tylko powolutku czekać, aż nadciągnie Churchill, ewentualnie tylko dać się wyklikać wszystkim innym przeciwnikom, żeby tylko nie zginąć z rąk tego Churchilla, bo zginąć z rąk Churchilla po prostu jest, no jest to doświadczenie raz, że ostateczne, ale przede wszystkim przed tą swoją ostatecznością jest bardzo nieprzyjemne. To tutaj to tak mi jakoś kołacze się po głowie takie spotkanie z jakimś rekinem ludojadem, tak? Czyli my po prostu wiemy, że to nas czeka, widzimy taką płetwę płynącą, wiemy, że koniec jest bliski, ale chcemy go odwlec, tak? Na przykład wolimy, żeby nas, nie wiem, zagryzła foka, albo żeby, nie wiem, podziobały nas mewy, cokolwiek zdało się, żeby tylko tego żarłacza uniknąć, a po prostu od horyzontu po horyzont nie ma nic, tylko ta jedna płetwa. Takim właśnie rekinem lodojadem jest Churchill Gunkard, który po prostu dojeżdża. On jak ma dojechać, to on dojedzie. Przeciwnicy tylko mogą odwlekać ten czas. To nie jest tak, że to Churchill wolno jedzie. To przeciwnicy strasznie przed nim uciekają. To jest przede wszystkim, to warto pamiętać, że to nie jest problem tego czołgu, to jest problem przeciwników. Oni mogliby naprawdę, jeśli już mają ginąć, to niech zrobią to szybciej, niech po prostu podjadą, niech oni się nie męczą, niech oni nie odwlekają sztucznie tej chwili. To jest takie po prostu jakby, no nie wiem, przychodzi gościu po więźnia, który ma być skazany na karę śmierci i pyta go, co zjesz, a ten mówi całe menu McDonalda. No i... No, i tak to przyjdzie, więc już podjedź, daj się wyklikać, już ten Churchill niech zrobi swoje i wejdzie do następnej bitwy. On też nie chce być zmuszany do pewnych nienaturalnych dla siebie zachowań, także widzimy 9 strzałów, 7 trafień, 7 przebić. Te 2 strzały nietrafione to jest tylko i wyłącznie wynik ochrony nuba, niskich statów, które po prostu cechują, ta ochrona nuba cechuje słabych graczy, którzy po prostu odpychają pestki. W tej bitwie Churchill się nie mylił, to przeciwnicy, to gra pomagała przeciwnikom żyć dłużej, więc no zobaczcie, odbity strzał się trafił, więc to mówię, no po prostu fantastyczny, fenomenalny czołg, przejechane 850 metrów, tylko dlatego, tak jak mówię, że przeciwnicy po prostu uciekali, oni na siłę chcieli się oddalić od Churchilla. Zarobek 13 tysięcy. Który czołg tak zarabia, moi drodzy? Scorpion G? Zapomnij. Chrysler. Chrysler musi zawsze grać na goldzie. Weźmiesz Chryslerka, trafisz na 2 tiery wyżej, chociażby na setkę. Dobra, o przykład, tak? Typ 5. Chrysler kontra typ 5. No nie przebijesz. A proszę bardzo. Tutaj Churchill Gunkard kontra Oho. Spokojnie w ogóle, bez problemu, bez żadnego jakiegoś zażenowania. Klepanko, damage robiony. Także no i ten exp. 902 bazowego expa razy 2 plus jeszcze bonus za Pluton dało nam łącznie niesamowite 1837 bazowego expa. Naprawdę mało który pojazd może rywalizować z Churchillem Gunkard. Polecam serdecznie. To tyle, moi drodzy. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i do następnego. Cześć. Przypomnę tylko, leki wziąłem